Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Nazywam się Gabriel Maciejewski. Będę dzisiaj Państwa zachęcał do zapisania się jeszcze na konferencję, która odbędzie się 29 czerwca w Zamku w Kliczkowie. Kto nie był, niech żałuje i niech przyjedzie. Kto był, ten wie, o czym mowa. Przepiękny Zamek Kliczków, proszę Państwa. Kiedy wysłałem zdjęcie kiedyś Tomaszowi Berezińskiemu, to powiedział, odesłał mi SMS-a treści następującej. Myślałem, że to nad Loarą. No więc to nie jest nad Loarą, tylko nad Kwisą. Składający się z kilku, jakby to powiedzieć, segmentów architektonicznych i stylów obiekt. Ogromny, proszę Państwa. Wszyscy tam zginiemy w tym obiekcie. Nie będziemy się mogli znaleźć. Zachęcam Państwa, bo jeszcze są miejsca. Kliczków koło Bolesławca. Tak się składa, że akurat w tym samym czasie będą Dni Bolesławca. To jest przepiękne miasto. Miasto fantastycznej zupełnie ceramiki, którą kupują Amerykanie. Znaczy tam Amerykanie. Rząd kupuje amerykański. Oprócz tego gwiazdy Hollywood z Robertem Redfordem między innymi. Tamtych sklepów z tą ceramiką jest niezwykle dużo. Bolesławiec no jest też fantastycznym takim miastem, jak to miasta na Śląsku, tak, dolnym. Kto nie bywał, niech pojedzie, dopóki to jeszcze jakoś tam wygląda i nie zostało może bardziej zepsute niż to się stało za komuny. No i okolica piękna, bo Bory Dolnośląskie, Dolina Kwisy, dużo ośrodków, w których można przenocować. Sam zamek bez przerwy obłożony, dynamika tych pobytów w zamku jest bardzo duża. Ja się sam nie spodziewałem i myślałem, że my się tam wszyscy zmieścimy jakoś, ale no, Kliczków jest niezwykle popularnym miejscem, więc od kolonii organizowanych przez szkoły, począwszy na konferencje, które organizują tam korporacje, wszyscy tam pędzą. No i jak mówię, piękny, olbrzymi, bardzo malowniczy obiekt z fantastycznym zupełnie dziedzińcem, filmowym zupełnie. Ja lubię mówić, że to wygląda tak, proszę Państwa, jak za chwilę miał z których drzwi wyjść Stanisław Mikulski w mundurze Abwery z okularami motocyklowymi założonymi na czapkę z daszkiem po prostu i w oficerkach jeszcze i czarnych rękawiczkach. Tak to mniej więcej wygląda. Okolica też bardzo ładna. Spacer po olbrzymim parku to już jest atrakcja. Do tego jeszcze zwiedzanie zamku można sobie wykupić z przewodnikiem. Proszę Państwa, kto będzie naszym gościem? Mamy dwóch gości zagranicznych. To się pierwszy raz zdarza. Ja mam nadzieję, że uda się tę tradycję utrzymać. To znaczy zaprosiłem, tak się udało poprzez rozmaite kontakty moje prywatne, zaprosiłem autora książki o Enigmie, która się ukazała w tym roku w wydawnictwie Rebis. Tak. Johna Dermota Turinga, bratanka Alana Turinga, którego wszyscy znamy, tragicznie zmarłego, właściwie sądownie zamordowanego matematyka, który położył wielkie zasługi w rozszyfrowaniu Enigmy na bazie dokonań polskich kryptologów z Poznania. Sir John Dermot Turing przyjedzie z Anglii, pobędzie z nami chwilę, wygłosi wykład. Ten wykład będzie tłumaczony przez tłumacza. Tłumacz też jest specjalny bardzo, bo jest to tłumacz między innymi Jana Pawła II i jego przemówień na język obcy, kiedy Jan Paweł II mówił po polsku, a to musiał być tłumaczone na angielski, więc tłumacza też mamy specjalnego. No i będzie mówił oczywiście Sir John Dermot Turing o swojej książce dotyczącej Enigmy. Przyjedzie z Ameryki stały nasz czytelnik i być może kiedyś autor, Krzysztof Ostaszewski, profesor Krzysztof Ostaszewski z Uniwersytetu w Illinois. To jest taki uniwersytet, który może nie jest za bardzo znany, ale on się specjalizuje w ubezpieczeniach. Wysłuchamy wykładu pod tytułem Spiskowa teoria ubezpieczeń. Ja ten wykład dostałem na piśmie, muszę go w weekend przeczytać, się z nim zapoznać, bo profesor Ostaszewski chce wiedzieć, czy to tak ma być. Więc zapewne tak ma być, ale ja jeszcze nie wiem jak, bo nie miałem czasu, żeby do tego zajrzeć. Sławomir Wiśniowski, który w wielkim trudzie wydał rzecz taką pomnikową, dostępną tylko w zasadzie w kręgu wtajemniczonych, historię swojej własnej rodziny swojej żony.
Przepiękna książka, wydana po to, żeby pamięć nie zginęła, i opowie o tym, jak to się robi, jak to się technicznie organizuje, żeby zbadać archiwalia dotyczące własnej rodziny, no, tych wszystkich tradycji, które się ciągną. To jest rodzina ziemiańska, więc jest o czym mówić. I żeby potem wydać to w formie książki. Tytuł wykładu: Po nitce do puenty. Pamiętniki rodzinne przyczynkiem do pisania od nowa historii Polski. Bardzo inspirujący będzie ten wykład, mam nadzieję. I mam nadzieję, bo to jest taki leitmotiv, który się często powtarzam. Ja też, Grzegorz Braun wcześniej, namawiamy ludzi, żeby gromadzili pamiątki rodzinne i żeby coś pisali o tym, jaka była przeszłość ich rodzin, żeby to publikowali. No więc Sławomir Wiśniewski do takiego właśnie finału doszedł, wydał tę książkę, przepiękną zupełnie, ja ją dostałem w prezencie. No i będzie zachęcał Państwa do tego, żebyście Państwo poszli w jego ślady. Piotr Trojanowski, którego książki już sprzedawaliśmy, który będzie naszym gościem też, opowie o zwierzętach i ich losach w czasie wojny. Ja od razu powiem, że ja nie wiem dokładnie, o czym to będzie, bo Piotr, który jest moim kolegą już, lubi zaskakiwać i nie będę tutaj w ogóle nawet próbował iść tropami, którymi on podąża, bo się nie znam. Żadnych zgadywanek nie będzie. W każdym razie Piotrek wystąpił w Tłokini, bardzo się podobało ten wykład. Zwierzęta zamkowych zakamarków się nazywał i będzie powtórka tylko o czymś innym. Szymon Modzelewski, proszę Państwa, znany nam autor książki Jak nakręcić bombę, który pracuje teraz nad książką o archeologii, wygłosi wykład pod tytułem Pierwsze miasta państwa i wielkie szlaki handlowe. Ja go namawiałem do tego, żeby on wydał taką książkę, która by była analogiczna do tego, czym się inspirowali młodzieńcy zdający na archeologię w epoce przed Indianą Jonesem. Czyli taką książką, która wyszła w latach 70. chyba i nazywała się 4000 lat temu, o drugim tysiącleciu przed Chrystusem i o wydarzeniach tego tysiąclecia, które no, są stale obecne w naszej kulturze, w naszym postrzeganiu przeszłości. No i ja na koniec, proszę Państwa, wygłoszę wykład, który wygłaszałem już kiedyś we Wrocławiu, w Akademii Karmelitów, w tej Akademii prowadzonej przez ojców Karmelitów, która się odbywa co 2 lata. Śledztwo w sprawie śmierci Andrzeja Boboli. Nie będę uprzedzał, o czym to będzie. To nigdy nie było nagrane, więc ja jako ostatni. Jak ktoś już będzie zmęczony, to może iść spać. Ja nikogo nie namawiam, żeby mnie słuchał, bo to naprawdę nie jest ciekawe. Już wszyscy mnie tyle razy słuchali, że mogą sobie odpocząć albo pójść pospacerować po parku. Dzień jest długi, albo posiedzieć przy winie na tym przepięknym dziedzińcu, gdzie nie będzie Hansa Klossa, ale kto może wiedzieć, może się zjawi. Nie trzeba mnie słuchać. W sensie o tym będzie, o śledztwie w sprawie śmierci świętego Andrzeja Boboli. Postaram się nie przynudzać i nie przedłużać. Proszę Państwa, tylko do 21 czerwca można się zgłaszać na tą konferencję. Później już niestety zamykamy, dlatego że no, taki jest cykl rejestracji tych konferencji. Ja taką umowę podpisałem. Nie jest tak plastycznie i tak empatycznie, jak to było w Tłokini, jak to było w Baranowie i jak to będzie w Turznie 19 października, gdzie ja tam jestem podogadywany na rozmaite, no, rozciągliwe to jest. Natomiast no, Kliczków, ze względu na wielkość obiektu i obłożenie i stały ruch turystyczny, no, nie może w ten sposób do tych naszych spraw podejść, więc musimy wykazać się dyscypliną. Jak ktoś chce, to powtarzam, 21, ostatni moment, potem już niestety nie. Ja 21 zamykam listę, wysyłam pani Agacie, ilu jest chętnych i koniec. Już nie będzie można się zapisywać. Zapraszam na jesienną konferencję do Torunia, pod Toruń, do Pałacu Turzno. Także jeszcze raz, 29 czerwca, Zamek Kliczków, do 21 czerwca można się zapisywać. Serdecznie zachęcam, będą nowe książki, fantastyczni wykładowcy, 2 zagranicznych gości. Mam nadzieję, że ta tendencja się zostanie podtrzymana i będziemy mieli tylko gości z Polski, ale co jakiś czas uda się zaprosić kogoś gdzieś ze świata. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, do widzenia.